Szczęśliwa dusza, która poznała Boga Stwórcę swojego. Szczęśliwsza jeszcze ta, która zna Jezusa Chrystusa swojego Zbawcę. Lecz najszczęśliwsza, która obok tego doszła aż do poznania Przenajświętszej Maryi Panny, Matki Stwórcy i Zbawiciela naszego. Matka Przenajświętsza tak wysokie zajmuje pomiędzy najgłębszymi tajemnicami wiary naszej stanowisko i tak nierozdzielny z osobami Bożymi ma związek, że nie dość byłoby dla szczęścia duszy znać Boga jedynego w trzech osobach i znać Boga człowieka, Zbawiciela wszystkich ludzi, jeśli by prócz tego nie znało się i Przenajświętszej Matki, Stwórcy i Zbawcy swojego. Z radością oddajemy pobożnemu czytelnikowi dzieło, w którym nasz kochany rodak, ojciec Prokop Kapucyn, z pomocą ojców Kościoła i świętych, wykłada wezwania litanii loretańskiej. Maryja w litanii loretańskiej wielbiona. Po ponad 125 latach ponownie dostępna. Książkę i audiobook nabędziesz na stronie najejgłowie.pl. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Majowe Wielbienia Maryi w litaniach loretańskich na każdy dzień miesiąca rozłożone. Zaprasza ojciec Prokop Kapucyn. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Dzień 29. O narodzeniu Przenajświętszej Panny. Najsłynniejszy w starożytności badacz bogactw i piękności natury, Pliniusz, wyobraził sobie, że świat roślinny, mając wydać z pomiędzy swoich tworów lilię, tę królową kwiatów, nie śmiał porwać się na takie arcydzieło od razu, lecz począł wprawiać się powoli na innym kwiecie, bardzo podobnym do lilii i wydającym się jakby jej pierwszym zarysem, jej naszkicowaniem. Kwiat ten, bardzo piękny, na wschodzie rosnący, nazywa się konwolwus i powiada, że jest on elementarnym ćwiczeniem się natury wyuczającej się wydać później lilię. Następnie też, mówi on dalej, po próbie takiej, natura roślinna, jakby nabrawszy odwagi, wzięła się do zamierzonego dzieła, wykonując go doskonale. I wydała kwiat liliowy w całym pięknie, w jakim go widzimy. Czy wolno nam będzie w takim powolnym działaniu natury, jak żeśmy je w przypuszczeniu Pliniusza dopiero co wyobrażali sobie, upatrywać pewne podobieństwo z dziełami łaski? Łaska postanowiła wydać Boga człowieka, Słowo przedwieczne wcielone. Ten kwiat świata ludzkiego najcudowniejszy, piękności niezrównanej, a który Pismo Święte nazywa Lilią Konwali. I miało to być Boże najwyższe arcydzieło. Zdaje się więc, że łaska, chociaż jest najbieglejszą dzieł mistrzynią,
nie śmiała jednak wziąć się do takiego arcydzieła od razu, póki najpierw nie wyćwiczy się niejako i nie wypróbuje na dziele nie tak doskonałym jeszcze, lecz już jak można najpodobniejszym do zamierzonego przez nią. Najpierw więc wydała ona Matkę Boga, a potem uradowana i zadowolona pięknością swego dzieła, które się jej tak nadzwyczajnie powiodło, zamierzyła wydać Syna Bożego, cud nad cudami i najwyższe arcydzieło, jakie z rąk jej wyjść mogło. Można więc powiedzieć, że oboje, i syn, i matka, są najwytworniejszymi dziełami łaski, lecz że Przenajświętsza Panna jest jakby pierwszą tego próbą, a Chrystus już samym arcydziełem. Maryja jakby jutrzenką przed samym wschodem słońca, a Jezus jak samo już słońce w południowym blasku. W tym też znaczeniu brać można te słowa króla proroka w psalmie 73 zapisane. Tyś, Panie, powiada on, stworzył zorze i słońce. Tyś, o wielki mistrzu, jak wszystkich zjawisk natury, tak i wszystkich cudów łaski sprawcą. Tyś stworzył zorze i słońce, i jedno i drugie dziełem jest rąk Twoich. Tyś nam dał Syna Twego, którego Kościół zwie Słońcem Sprawiedliwości. I Tyś nam dał Matkę Przenajświętszą, która, jak także Księgi Święte się wyrażają, idzie jako zorza powstająca. Dlatego to Kościół w obchodzie uroczystości Narodzenia Maryi śpiewa w antyfonie: Narodzenie Twoje, Święta Boża Rodzicielko, wesele największe zwiastowało światu całemu. Z Ciebie to bowiem narodziło się Słońce Sprawiedliwości, Chrystus Bóg nasz. Lecz przejdźmy już do szczegółów samego narodzenia się Maryi, a mianowicie tyczących się czasu i miejsca, w których wzeszła ta zorza przecudna, której narodzenie zapowiadało światu wielki dzień łaski. O miejscu i czasie narodzenia się Przenajświętszej Panny. Według wyrachowania uczonego Baroniusza, której przez martyrologium rzymskie jest przyjęte, Matka Przenajświętsza przyszła na świat roku 15 przed erą chrześcijańską. Co do zaś dnia i miesiąca, podobnie nie ma wątpliwości. Najpowszechniejsze, a od pierwszych wieków chrześcijaństwa przyjęte podanie niesie, że Matka Boża narodziła się według porządku i nazwy dni i miesięcy kalendarza kościelnego 8 września. W tym też dniu i miesiącu obchodzi się jej przebłogosławionego przyjścia na świat uroczystość, której początek niektórzy pisarze kościelni naznaczają następujący. Mówią, że wkrótce po wniebowzięciu Matki Bożej kilku jej szczególnych czcicieli udało się na pustynię, zamierzając wieść żywot bogomyślny i pokutny. Tam przez kilka lat, w każdy 8 dzień września, słyszeli oni przecudne pienia anielskie, nie mogąc się domyślić, dlaczego w tym tylko dniu im się to przydarzało. Razu więc pewnego poczęli gorąco prosić Boga, aby im objawić raczył powód cudu tego, w tej porze stale się ponawiającego. I dowiedzieli się, iż to był dzień narodzenia Matki Bożej, która im jako swoim szczególnym wielbicielom w ten czas te śpiewy niebieskich chórów zsyła. Powiedziane im również zostało,
że gdy niebo cieszy się tą uroczystością i obchodzi je weselnie, toż tym bardziej czynić to powinna ziemia, na której i dla której głównie narodzenie Matki Bożej nastąpiło. Wieść o tym doszła i do innych wiernych w tej okolicy żyjących, którzy w tymże dniu uroczystość narodzenia Przenajświętszej Panny obchodzić poczęli, w czym ich niezwłocznie inne kościoły naśladowały. Nie ma wprawdzie nigdzie wzmianki wyraźnej o roku, w którym objawienie wyżej przytoczone miało miejsce, lecz święty Piotr Damian, rzecz pilnie wyśledziwszy, utrzymuje, iż ustanowienie uroczystości narodzenia Przenajświętszej Panny sięga czasów apostolskich. Co do miejsca urodzenia Maryi, nie ma zgody pomiędzy i dawnymi, i nowszymi pisarzami kościelnymi. Jedni utrzymują, że przyszła na świat w Nazarecie, inni, że w małej wiosce o 3 godziny od tego miasta odległej, zwanej Sefora, inni wreszcie, iż w samej Jerozolimie. Bardzo poważnych pisarzy napotkać można pomiędzy utrzymującymi te wszystkie 3 różne od siebie mniemania, i oto jest streszczenie tego, co każde z nich mieć może za sobą. Utrzymujący, iż narodzenie Matki Bożej miało miejsce w Nazarecie, opierają się głównie i prawie jedynie na tym, że tam było jej mieszkanie, gdy przy tajemnicy zwiastowania nastąpiło wcielenie Syna Bożego. Z tej więc jedynie okoliczności wnoszą, że był to tenże dom, w którym się ona narodziła, gdyż, jak mówią, niełatwo można przypuszczać, aby młoda dziewica opuszczała bez ważnych powodów dom rodzicielski i gdzie indziej się przeniosła. Prócz tego jest podanie, że Maryja i po zaślubinach ze świętym Józefem, przeczystym oblubieńcem swoim, wróciła do Nazaretu i zamieszkała dom, który postawili jej rodzice, jak o tym piszą święty Hieronim w historii życia Maryi, święty Jan Złotousty w wykładzie Ewangelii świętego Mateusza, święty Bernard w jednym z kazań swoich i wielu innych ojców Kościoła. Ci znowu, którzy są zdania, iż wioska Sefora była owym błogosławionym zakątkiem, który wydał światu Matkę Zbawiciela, wnoszą to z tego tylko, że w tym miejscu świętym Joachim i święta Anna długo mieszkali i że to była od kilku pokoleń siedziba ich rodu. Gdy jednak nie ma tam i nie było nigdy żadnych tego śladów w pamiątkach, jakimi pierwotni chrześcijanie zwykli byli uświęcać miejsca ważne dla pobożności chrześcijańskiej odznaczające się, więc mniemanie to zdaje się najmniej uzasadnione. Bo czyż można przypuszczać, aby wioska mała, żadnym innym zdarzeniem w niej zaszłym nie wsławiona, gdyby była kolebką Matki Zbawiciela, nie była już z tego tylko powodu z pewnością wszelką znana jako miejsce urodzenia Przenajświętszej Panny i nie posiadała w czasach, gdy ziemia święta do chrześcijan należała, jeśli nie kościoła lub kaplicy, to przynajmniej pomnika jakiegoś, pamiątkę tak drogą dla wiernych utrwalającego. Tymczasem nie ma tam najmniejszego tego śladu. Przeciwnie zaś ci, którzy Jerozolimę naznaczają jako miejsce urodzenia Przenajświętszej Panny, opierają się głównie na tym, iż od czasów świętego Jana Damascena istniał tam kościół wzniesiony w miejscu, gdzie się Matka Boża narodziła. Przytaczają nawet na poparcie tego ustęp skazania tegoż świętego w tymże kościele i właśnie w uroczystość narodzenia Przenajświętszej Panny mianego, równie jak i z innych pism jego zdanie, iż narodzenie jej w Jerozolimie nastąpiło. Jakkolwiek co do tego szczegółu zachodzi niepewność, przenieśmy się jednak myślą i sercem do tego błogosławionego zakątka ziemi, na którym Maryja na świat przyszła. W duchu padając tam na kolana i całując to święte miejsce,
oddajmy cześć najgłębszą Bogu. Dziękując Mu za dar, jaki nam uczynił, zsyłając na świat Przenajświętszą Dziewicę, z której Syn Jego miał się narodzić, aby świat odkupić, a ją samą ustanowić nam na zawsze za Matkę Niebieską, za obroniczynię najmiłościwszą, za szafarkę wszystkich łask swoich i za bezustanną między Nim a nami pośredniczkę, której nigdy niczego nie odmawia. Bo chociaż mamy za obrońcę przed Ojcem Syna, powiada święty Tomasz z Wilanowa, potrzeba nam było mieć i Matkę jako obroniczynię i pośredniczkę przed Synem. A święty Piotr Damian, mówiąc o potędze pośrednictwa Maryi, Ty, o Boga Rodzicielko, woła, przystępujesz do onego złocistego najwyższego ołtarza pojednania, nie tylko prosząc, lecz i rozkazując, nie jako służebnica, lecz jako Matka i Pani. Bo któż o tym nie wie, pisze święty Herman, że Chrystusowi Panu spodobało się postanowić raz na zawsze, abyśmy żadnej łaski nie odbierali od Niego inaczej, jak przez ręce Maryi. O, przenieśmy się więc przynajmniej myślą i sercem do miejsca jej urodzenia i uczcijmy je w duchu, abyśmy chociaż tym sposobem stali się uczestnikami tych łask niezmiernych, jakie Pan Bóg dla dusz wiernych, odwiedzających ten błogosławiony zakątek, przeznaczył. W objawieniu bowiem świętej Brygidy powiedziane zostało, iż Bóg Ojciec upewnił ją, że kto do miejsca, na którym Maryja narodziła się i wychowaną była, przybędzie, ten nie tylko oczyszczonym zostanie z grzechów, lecz stanie się naczyniem wybranym. O tym, że Maryja, mając 3 lata, zaofiarowała się Panu Bogu na wyłączną służbę do świątyni jerozolimskiej. Czyż można zbyt wcześnie umiłować Boga, który nas nędznych od wieków umiłował? Gdyby wszystkie dusze przychodziły na świat w stanie łaski i gdyby od chwili, jak żyć poczynają, miały zupełny rozum i wolną wolę, poznając, iż Stwórca Najwyższy uprzedził ich i to od wieków nieprzebranej dobroci swojej miłością, nie ma wątpliwości, iż pierwsze użycie, jakie by uczyniły i z rozumu, i z wolnej woli, byłoby to, aby Mu cześć oddawać, ukochać Go i poświęcić się Mu całkiem i od razu i na wieki, jak to uczynili wszyscy dobrzy aniołowie, gdy tylko stworzeni zostali. Lecz niestety tak nie jest i tak być nie może, gdyż każda dusza ludzka od chwili swego istnienia skażona jest, zatruta skazą grzechu pierworodnego i nieprędko dostępuje pełności swoich władz, które stanowią jej wyższość nad wszystkimi innymi tworami ziemskimi. Oto według świętego Bernarda obraz i smutna wskutek grzechu pierworodnego historia albo geneza każdej duszy ludzkiej. Skoro istnieć poczyna, zamkniętą zostaje w ciele swoim jak zbrodniarz w więzieniu. I nie dość na tym, jeszcze i z ciałem swoim, z tym swoim więzieniem, uwięzioną się widzi w łonie macierzyńskim. Tam przez czas pewien życie jej jest raczej trwaniem, a nie życiem. Nazwać by je wypadało krzewieniem się, jak rośliny, która tylko żywi się i rośnie, a żadnego nie ma czucia. A następnie, gdy takiego nabywa, jest ono tylko zmysłowe, jak u zwierząt, które doznają wrażeń, lecz świadomości o sobie nie posiadają wcale.
Na koniec przychodzi wprawdzie chwila, w której ta nieszczęsna istota wydobywa się z zamknięcia, w którym zostawała przez 9 miesięcy, lecz wtedy spotyka ją los podobny do tego, co z dziećmi żydowskimi, gdy ci w niewoli egipskiej jęczeli czynili Egipcjanie, wrzucając je zaraz po ich urodzeniu do Nilu, gdzie uniesione nurtami wody wydane były na pastwę ryb żarłocznych i innych potworów wodnych. Tak bowiem każde biedne dziecię, zaledwie wydobyte z łona matki, wrzucone zostaje w bystry potok życia tego, który unosząc je szybkim pędem, wkrótce, bo nawet zanim do zupełnego rozumu dojdzie, już je wystawia na pastwę różnych złych namiętności i w najmłodszych, niestety, latach rozbudzających się. Gdy zaś dalej jeszcze na drodze życia postąpi i gdy już dusza poczyna wchodzić w używanie swojej wolnej woli, tuż zjawia się świat ze wszystkimi swoimi przewrotnymi zasadami. Z całą ułudą doczesnych uciech usiłuje on uwikłać ją w swoje sidła i podbić w swoje niewolnictwo, a z drugiej strony miłość własna z mnóstwem złych skłonności opanowuje ją i pędzi na bezdroża najniebezpieczniejsze, na których czyha na nią szatan ze swymi zasadzkami. Otóż, mówi święty Bernardyn, los powszechny wszystkich dusz ludzkich, które zanim pomyślały nawet, aby się poświęcić i zaofiarować swemu prawdziwemu i jedynemu Panu i Władcy, którym jest Bóg, już uległy gwałtom mnóstwa tyranów i doznały od nich niezliczonych krzywd i ucisków. Otóż ze wszystkich nieszczęsnych dzieci Adamowych jedna tylko Przenajświętsza Panna temu smutnemu nie uległa losowi. I jak bowiem wiemy i wyznajemy, że dusza jej otrzymała życie łaski od tej chwili, w której inne dusze podlegają śmierci grzechu pierworodnego, to jest, gdy była niepokalanie poczętą, tak podobnież nie możemy wątpić, że pierwszy ten przywilej, tak ze wszechmiar Matce Boga przynależny, ściągnął na nią i ten drugi, że rozwinięcie się w niej pełności rozumu przyspieszonym zostało. Bo czyż można przypuścić, aby ona, która we wszystkim wyższą jest i nad aniołów samych, w tym od nich niższą się znalazła? Gdy zaś oni od chwili swojego stworzenia posiadali i zupełne poznanie i zupełną wolę, nie sposób, aby Maryja tego przywileju pozbawiona była. To też święty Tomasz z Akwinu, a za nim wszyscy najważniejsi pisarze kościelni, nie wątpią, że to miejsca nie miało. Przenajświętsza Panna, mówi doktor Anielski, gdy w żywocie matki swojej przebywała, posiadała zupełny rozum i wolną wolę. Wprawdzie Pan Bóg nie udzielił jej całej doskonałości właściwej jej naturze od pierwszej chwili jej istnienia, jak to uczynił z aniołami. Spodobało się Bogu, aby z początku była ona dziecięciem maluczkim i słabiutkim, jak wszystkie inne dzieci ludzkie, od czego i syna swego jednorodzonego, gdy się wcielił, nie uwolnił, lecz przebywając w łonie swej matki, od chwili swego poczęcia, rozumem i wolną wolą obdarzona, najwyższymi darami łaski wnet wzbogacona, Maryja przebywała tam, według wyrażenia świętego Bernardyna Seneńskiego, jak święta jaka w swoim oratorium, w swojej kapliczce, gdzie na ustroniu wpatruje się w Boga i rozmyśla Jego wielkości. Bo jeśli ojcowie święci utrzymują, że Jonasz, zamknięty we wnętrznościach wieloryba, który go pożarł,
zamienił sobie to miejsce w kościół, w którym opiewał chwałę Wszechmocnego i jeśli pomimo jego oporu woli Bożej zachowywał go Pan Bóg cudownie przy życiu, gdy go już śmierć niejako pochłonęła, jakżeż tym bardziej jest rzeczą niewątpliwą, że Przenajświętsza Panna, będąc już wtedy pełną łaski, a nawet zamkniętą, zawartą w łasce, bo Anna, w której łonie przebywała, według języka hebrajskiego znaczy łaska, zamieniła łono matki swojej na istną świątynię, w której bezustannie najgłębszą cześć i chwałę oddawała Bogu. Wszak święty Jan Chrzciciel, jeszcze we wnętrznościach matki zamknięty, tam już spełniał urząd posłannika Zbawiciela, drgając z radości, gdy się Jezus do niego przybliżył podczas nawiedzin świętej Elżbiety przez Najświętszą Pannę. Wskoczyło dziecię w żywocie moim. Dlaczegóż byśmy więc wierzyć nie mieli, że Matka Boża, więcej nierównie obdarzona i uprzywilejowana od świętego Jana Chrzciciela, bo Matka więcej znaczy jak posłannik, już i w łonie świętej Anny zaczynała spełniać niezrównane posłannictwo swoje, poczynając słowo przedwieczne przez miłość w sercu swoim, zanim je poczęła za sprawą Ducha Świętego w przeczystym łonie. Niepodobna bowiem przypuścić, aby Pan Bóg jakiegokolwiek przywileju, którym obdarzał bardziej wybranych sług swoich, miał odmówić najdroższej matce swojej, gdy więc święty Jan posiadał pełny rozum przed wyjściem na świat i już w łonie matki cześć oddawał Zbawicielowi. Pewnie i Maryja, żyjąc jeszcze w żywocie błogosławionej Anny, już Bogu służyła i to lepiej niż najpierwszy z serafinów. Gdy więc łaska poczęła zaofiarowywać ją całkiem Bogu, zanim jeszcze natura wydała ją światu, cóż dziwnego, że weszła do świątyni i poświęciła się tam na wyłączną służbę Panu już od trzeciego roku życia, z wielkim męstwem wyrywając się z rąk i ojca, i matki, chociaż świętymi i wielkimi świętymi byli oni. Joachim i Anna miłowali to jedyne, przenajświętsze dziecię swoje bez wątpienia więcej nad życie, lecz wiedzieli i pamiętali o tym, że otrzymali je od Boga jako depozyt Jemu najdroższy, a który zobowiązani byli zwrócić Mu, skoro taka będzie wola Jego. A i Maryja ze swej strony czciła i miłowała rodziców jak żywy obraz Boga Najwyższego, lecz wiedziała o tym dobrze, że Ten, który miał, zstępując z nieba na ziemię, zbawić cały ród ludzki, godnym był, aby dla Niego, według rady, jaką miał dać później wielu innym, opuściła ojca swego i matkę swoją i poświęciła się Mu jak najprędzej. Rodzicom więc, darowawszy się na 3 tylko lata, pospieszyła do świątyni, Bogu resztę życia swojego poświęcając. Jakoż świadectwa najpoważniejszych ojców bez żadnego wyjątku stwierdzają to podanie, iż Matka Boża w tak młodziutkim wieku, to jest w 3 roku życia, weszła do świątyni jerozolimskiej i tam z innymi dziewicami poświęciła się na wyłączną służbę Bogu. Święty Epifaniusz, biskup salamiński, święty Grzegorz Niceński, brat świętego Bazylego, święty Jan Damasceński stanowczo to utrzymują. Lecz najważniejsze w tej mierze świadectwo jest błogosławionego Ewodiusza, który był pierwszym następcą świętego Piotra na biskupstwie antyrcheńskim.
Ten zaś w liście kanonicznym, znanym pod tytułem Luminarium, wyraźnie pisze, że Przenajświętsza Panna w trzecim roku życia ofiarowaną była w świątyni, że w przybytku pańskim 11 lat spędziła, a potem powierzoną została opiece świętego Józefa. O niektórych szczegółach pobytu Przenajświętszej Panny w świątyni jerozolimskiej. Gdzież się ty udajesz, święta dziecino, gdyś tak młodziutka jeszcze, że ledwie masz siłę o własnej mocy stąpać? Opuszczasz rodziców, pozbawiasz się wsparcia, pomocy i pieszczot ojca i matki, bez których zdaje się, że żyć nie będziesz mogła i którzy bez ciebie żyć nie potrafią, boś ty ich życiem i duszą. Co poczniesz sama w wieku tak niemowlęcym, boś jeszcze i 3 latek nie skończyła? Po co ci wyrywać się z łona matki, która niedawno piersiami cię swoimi karmiła, i wchodzić w grono obcych, nieznanych ci osób, u których bez wątpienia nie znajdziesz tej czułej troskliwości, jaką się znalazła w rodzicach? A na to malutka Maryja, spiesząca do świątyni dla zaofiarowania się Bogu, mogłaby nam odpowiedzieć. Słyszę głos przemawiający do serca mojego, który mi powiada: słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha twojego. Zapomnij narodu twojego i domu ojca twego i będzie pożądał śliczności twojej, albowiem on jest Pan Bóg twój. Ten, którego nieograniczone doskonałości w zachwycenie wprawiają wszystkie duchy niebieskie. To właśnie on chce, abym cała była jego tylko. Czyż mogę odmówić mu serca mojego? On mnie uprzedza, on mnie powołuje, on mnie porywa świętej Bożej swojej miłości. Jakże mu się oprzeć potrafię? Ja mojemu miłemu, a mój miły mnie. Bóg mój i wszystko, on mi za wszystko wystarczy. Lecz jesteś taka młodziutka, co tam robić będziesz? Czy nie potrzebujesz jeszcze, tak jak wszystkie inne rówieśniczki twoje, bawić się z dziećmi i poigrać niewinnie z nimi? Wszystko to ja tam w Bogu moim znajdę. Z Nim była wszystko składając i kochałam się na każdy dzień, igrając przed Nim w każdej chwili, igrając na okręgu ziemi. Lecz zastanówmy się nieco nad tym zaofiarowaniem się Maryi, rozważając, co przez nie spełnia, czego za to dostępuje i czego przez to nas uczy. Otóż najpierw zaofiarowuje się ona Bogu jako Jego stworzenie, które wszystko Mu zawdzięcza, wszystko Mu oddaje i poświęca. A za to Bóg obiera ją sobie za matkę, aby z niej stać się człowiekiem i życie swoje ludzkie jej zawdzięczać. Po drugie, zaofiarowuje się Mu jako Jego niewolnica we wszystkim od Niego zależąca. A on robi z niej swoją panią i raczy poddać się jej władzy, a był im poddanym. Po trzecie, zaofiarowuje się mu jako ofiara poświęcająca się w ofierze zarannej, oddając mu i poświęcając same początki swego życia, a on się jej oddaje jako ofiara poświęcająca się, wydając i poświęcając za nią i za nas ostatnie chwile życia swego, wydając się na męki i śmierć krzyżową. O, jak hojnym jest Pan Bóg, jak sowicie nagradza. Zawsze oddaje nam bez porównania więcej, jak to, co my dla Niego oddajemy i zaofiarowujemy. Młodziutka, bo zaledwie 3-letnia Maryja, zaofiarowuje Bogu swoje maluctwo,
a On jej za to ze swojej nieograniczoności udziela tyle, że ją nad wszystkie, a wszystkie i ziemskie i niebieskie dzieła wywyższa. Ona mu ofiaruje swoje dzieciństwo, a On jej dar czyni ze swojej wieczności. Ona mu ofiaruje swoją niepodległość, poświęcając się na służbę Jego na zawsze. A On ją czyni królową aniołów i ludzi i nakazuje, aby po Nim samym jej wszyscy cześć najgłębszą oddawali i jej wiernie służyli. Lecz o Boża mądrości, jakże uderzającą, jak potrzebną i ważną w tej okoliczności przedstawiasz nam w przykładzie Przenajświętszej Matki Twojej naukę. Jaką przestrogę zbawienną dajesz wszystkim ludziom w tej ucieczce ze świata Przenajświętszej Panny i w tym jej tak wczesnym, tak pospiesznym usunięciu się od Niego? Czyż bowiem nie wypada nam wywnioskować koniecznie z tego, że jest coś w życiu na świecie niebezpiecznego, jest coś niedobrego, łatwo udzielającego się, kiedy widzimy, że ta, która była przedmiotem najszczególniejszej i najmiłościwszej troskliwości i opatrzności Bożej, wyrwana została ze świata i umieszczona w odosobnionej samotności, w przód jeszcze nawet zanim tegoż świata wrażeń doznawać mogła. Gdy widzimy, że Syn Boży, którego przykłady są prawidłem postępowania naszego, 30 lat życia przepędził odosobniony od świata, nieznany zupełnie, wielkiej samotności pozostając, i że nie zetknął się ze światem jak przez lat 3 tylko, i to z koniecznej potrzeby, aby świat nawrócić i ludzi Bożą swoją nauką obdarzać. Gdy widzimy, że Jego posłannik, największy z ludzi, jaki kiedykolwiek powstał, według świadectwa samej prawdy wiecznej, nie pozostał większy od Jana Chrzciciela, od lat dziecinnych uszedł na pustynię, opuszczając rodziców, którzy oboje świętymi byli, i skrył się w najgłębszej samotności, aby nie ulec skalaniu świata, jak to o nim opiewa Kościół w dzień jego uroczystości. I gdy czytamy w Ewangelii Świętej, że Pan Jezus tyle razy mawiał do swoich wybranych, że ich oddzielił od świata, że oni powinni się uważać za nienależących do świata, żeście nie ze świata, ale ja was wybrał ze świata. Gdy wiemy, że te słowa prawdy wcielonej, brzmiąc bezustannie w uszach pierwszych chrześcijan, zamieniły, jak mówi święty Bernard, miasta na pustynie, a pustynie zaludniły, tak że zdawało się, iż świat cały przerażony najwyraźniejszym potępieniem go przez Zbawiciela opamiętywał się, a uciekając sam przed sobą, przestawał być tym światem zepsutym, na który powstaje Ewangelia. Gdy widzimy tak postępujących wiernych w pierwotnych czasach Kościoła, kiedy bez wątpienia i żywsze niż kiedykolwiek było pojęcie ducha ewangelicznego i ściślejsze do niego stosowanie się, cóż z tego wszystkiego wnosić powinniśmy, jeśli nie to koniecznie, że świat nie jest miejscem bezpiecznym dla duszy ludzkiej i że żyjąc wśród niego, trudno nie przejąć się jego zasadami, jego obyczajami, jego sposobem zapatrywania się na rzeczy, słowem jego duchem, wprost i zawsze przeciwnym duchowi Ewangelii Świętej, przeciwnej duchowi Bożemu. Zapewne nie idzie o to, aby każdy żyjący w świecie był już przez to samo pozbawionym Ducha Bożego. Ma Pan Jezus wiernych i wielkich sług swoich wszędzie i na świecie nawet. Ale tacy są na świecie, lecz nie są ze świata. Żyją w świecie, ale żyją nie według Ducha Świata, lecz według Ducha Bożego. A stąd któż nie przyzna, a szczególnie któż z tej liczby wśród świata wiernie Bogu służących nie doświadczył, jak mu to z trudnością przychodzi,
jakie ciągłe i ciężkie walki staczać musi, jakiego mu potrzeba męstwa, jakiego hartu duszy, jak nieustannej baczności, aby się nie dać pokonać. Zaprawdziwie też szczęśliwych poczytać należy tych, którym dane z tego pola bezustannych, a niebezpiecznych i dla większej liczby śmiertelnych zapasów, zejść na pole wielkiej także pracy, lecz na nierównie bezpieczniejsze miejsce, jakim jest usunięcie się od świata i oddanie się na wyłączną służbę Bogu. Błogosławieni, którzy zamieszkają w domu Twoim, Panie, na wieki wieków chwalić Cię będą, albowiem lepszym jest dzień jeden w pałacach Twoich nad tysiące na świecie spędzonych. Obrałem być najpodlejszym w domu Boga mojego, aniżeli mieszkać tu w przybytkach bezbożnych. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Maryja w Litanii Loretańskiej Wielbiona. Pełną wersję audiobooka lub wersję książkową nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.